właśnie. A przypominam, że oglądają Państwo Familiadę. Zabawę dla całej rodziny! Już doszliśmy, mieliśmy szansę dojść do finału. Jednakże, ponieważ jak komputer podliczył pięciokrotnie, obie drużyny mają tą samą ilość punktów. Rodzinę, która znajdzie się w finale, wyłoniłem poprzez losowanie. W finale znajdzie się rodzina Nowaków! Dlatego proszę teraz dwójkę przedstawicieli tej rodziny. Co to tam jest? Dlatego proszę się nie bać, ci ludzie nie wiedzą, przynajmniej nie. Kto z Państwa będzie odpowiadał jako pierwszy? Dobrze, Panią zapraszam do pokoju i muzyczkę. Zasady Pan zna. Ma Pan ograniczony czas, trzeba odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. Możemy zaczynać? Tak. Dobrze. Zatem pierwsze pytanie brzmi: zwierzę na trzy litery. Po głębokim namyśle jest to koń. Następne pytanie: drapieżnik w polskich rzekach. Po dokładnej analizie stanu wód w Polsce. No niestety nie da się panu skończyć. Spójrzmy na tablicę. Na pierwsze pytanie zwierzę na trzy litery udzielił pan odpowiedzi koń. Spójrzmy. Jest naturalnie prawidłowa odpowiedź i na tym jest zdążył pan odpowiedzieć. Zapraszam na swoje miejsce, tablicę wydarować. I zapraszam panią małżonkę. Brawo! No. Zostawmy pani zdanie. Jeżeli odpowiedź dana już padnie, usłyszy pani dźwięk. Problemy techniczne musimy sam Możemy zaczynać? Dobrze. A zatem pytanie pierwsze. Zwierzę na trzy litery. Drapieżnik w polskich rzekach. Krokodyl. Więcej niż jedno zwierzę. Lama. Ulubiony przedmiot w szkole. Kanapka. No niestety na to wystarczyło czasu. Spójrzmy na prawicę wyników. Pierwsze pytanie zwierzę na trzy litery. Udzieliła pani odpowiedzi. Kot. Kot. Przepraszam. Naturalnie jest prawidłowa odpowiedź. Pytanie drugie. Drapieżnik w polskich rzekach udziela pani odpowiedzi. Krokodyl. Ankietowani są różni, prawda? Kolejne pytanie. Więcej niż jedną zwierzę odpowiedziała pani lama. Też dobra odpowiedź, niesamowite. I ulubiony przedmiot w szkole to kanapki. Też dobry. Czyli 985. Proszę zająć swoje miejsce. Tak więc suma summarum, doszliśmy do końca naszego teleturnieju i po podliczeniu wszystkich punktów przez komputer zwycięzcą jest rodzina Nowaków! Przepraszam Państwa, problemy techniczne znowu u nas wystąpiły. Komputer się pomylił przy podliczaniu punktów i jak się okazało, zwycięzcami i to z ogromną przewagą punktów jest rodzina Corleone! Obie rodziny zapraszam na środek! Familiady, w której zmierzą się rodziny Kiszów i Boberków. Dziękujemy Państwu! Chodźcie, chodźcie! Dziękujemy bardzo! Uwaga, 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 to jest na etapami. Chodźcie! Ugotowane Boberka. Bardzo dziękujemy widzom.
Po raz pierwszy od dawna mieliśmy tak wielką publiczność. Było to modele. Nie będę tam. Się panie nie denerwuje. Oklaski. Chcę wam bardzo, bardzo podziękować za lekkie potraktowanie tematu. Jestem pod wrażeniem tego, co udało wam się zrobić w tym potwornym upale. Pracowaliście nad przedstawieniem? Dwa dni. Mam nadzieję,